Zasady wyzwania Kuby. W ręce Jakuba trafi kilkunastostronicowe opowiadanie, którego tekst został napisany specjalnie na potrzeby tego wyzwania i Jakub nigdy wcześniej się z nim nie zapoznał. Jakub będzie musiał przeczytać opowiadanie ze zrozumieniem, wykorzystując technikę szybkiego czytania. Następnie usłyszy trzy pytania, na które odpowiedzi znajdują się w przeczytanym tekście. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Jakub bezbłędnie odpowie na zadane pytania. Długo zastanawialiśmy się, jaki tekst zaproponować Kubie, żeby mieć pewność, że nie zna jego treści. I doszliśmy do wniosku, że powstanie specjalne opowiadanie. Opowiadanie, którego głównym bohaterem będzie on, The Brain Man. To jest prawdziwa premiera. Historia niemal prawdziwa, a opowiadanie składa się z 14 stron A4. Jesteś gotowy, Kuba? Trzeba to zrobić, to zrobię. Kuba, twoje wyzwanie rozpoczyna się za 3, 2, 1. Teraz! Pierwsza strona już poszła. Jasiek leci? Czwartą stronę A4 czyta. Nie minęła nawet minuta. Brawa, brawa, brawa dla Kuby! Aha. To był błysk! 14 stron A4. Kuba, zapraszam do mnie, za chwilę zweryfikujemy, czy rzeczywiście wiesz, co przeczytałeś. Ja mam 3 egzemplarze tej samej historii. Brain Man, bardzo proszę, Anita. Dziękuję bardzo. The Brain Man. Czarku, Rezi. Otwórzcie na jakiejś stronie, wybierzcie sobie fragment i zapytajcie Jakuba. Przypomnę 3 pytania, 3 etapy weryfikacji. Jeśli będziesz wiedział, o co pytają nasi jurorzy, Kuba, zaliczysz zadanie. Rezi, masz coś, co cię ciekawi? Jeszcze sekundka. Ja tak szybko nie czytam, no przepraszam. A ja mogę już? Ja przeczytam na razie 4 te linijki. A ja jestem na przedostatniej stronie, więc... Tam, gdzie otworzyłeś. Tak jest. Okej. Co takiego przyśniło się Brainmanowi, że obudził się w środku nocy zalany potem? Wow. Pamiętam, że działo się to w szpitalu. Obudził się i ktoś stał nad nim. Był to lekarz. Pamiętam, że była mowa o plombie w siódemce. I ten lekarz, który później okazał się złym lekarzem, powiedział, że teraz zabierze mu to, co ma najcenniejsze, czyli jego mózg. Tak jest napisane. A teraz wytniemy ci to, co masz najcenniejsze, twój mózg. Wow! Nie dużo wie, to jeszcze cytuję. Wow. 1-0 dla Kuby, Czarek. Pożeracze torebek, coś mówić to coś? Pożeracze torebek, tak. To taki gang był, nie? Brainman chciał się ich pozbyć. W jaki sposób to zrobił? Zostawił... Muszę się zastanowić. Pamiętam, że to było od razu po tej akcji, jak był zlany potem chyba. Tak? Nie. Poszedł do apteki, kupił jakiś lek, ale jaki... Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, o czym to chodziło. Kupił leki po to, żeby po prostu oni przestali później kraść, że oni skończyli z... Żeby zniknęli z... Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Leki nasenne. Nasenne. Nie pamiętałem. Aj, Czarek jest
podchwytliwy. No taki znalazłem, no przepraszam. Nie, no, nie zaliczymy, wiadomo. Nie możemy niestety, zaliczyć odpowiedzi, ale brawa, brawa dla Kuby. A tak wiesz co, Czarek, no. A jak prawdziwy aktor, detalik, Anita. Kto jest największym wrogiem Braymana? Pamiętam, to są już końcowe strony tego tekstu. Największymi jego wrogami są bezmózgowcy. Bezmózgowcy to najwięksi wrogowie Braymana. Od wielu lat prowadzi z nimi bezlitosną walkę. Brawa, brawa, brawa Kuba. Dla Kuby! Super! Dwa do jednego. Pan doktor miał teraz troszeczkę wolnego i mógł to wszystko w głowie przetrawić, co działo się w mózgu Kuby. Woody Allen powiedział kiedyś, że nauczył się właśnie też szybkiego czytania. Przeczytał Wojnę i pokój w 20 minut. I jedyne, co wiedział, to to, że to jest o Rosji. Więc tutaj dużą sztuką jest to, że ty jesteś w stanie bardzo dużo tych informacji jednak zapamiętać z tekstu. Nie tylko szybko przeczytać, ale też zrozumieć. To jest fantastyczne. No to, co się dzieje w mózgu podczas czytania, to jest rozpoznawanie słów. To się dzieje mniej więcej tutaj. Natomiast większość ludzi sobie to subwokalizuje, czyli mówi w myślach albo sobie międli nawet językiem i powtarza tam wewnątrz buzi, co się dzieje mniej więcej tutaj. Czyli ta odległość jest dosyć daleka i to nas bardzo spowalnia. To, co ty robisz, Kuba, to po prostu pomijasz to międlenie językiem. Tutaj bardzo fajnie się to udało. Ale wiesz co, Kuba, ja tak posłuchałam ciebie i mówię tak do Cezarego. Mówię, Czarek, jaki to jest fajny chłopak. A on mówi, no, a wiesz dlaczego? Bo czyta. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 25.